Drodzy obywatele i obywatelki, widzów Wojanita, Epaliona i Kationita. Wydarzyła się jakaś dziwna rzecz i chciałbym tutaj zebranie zrobić, aby dowiedzieć się, kto to zrobił z was. Rozumiecie? Ja. Cześć! Przyznała się! Pa! Przyznała się! Właśnie! Przyznała się! Też mam pytanie! No? Też mam pytanie. Hmm? Mój domek, piękny mój domek, ten gdzie ty teraz mieszkasz, wiesz o co chodzi, nie? No, mój, tak. On był cały z dirta, dosłownie co do krateczki był zakopany dirtem, zamurowany. Kto to zrobił? To on, to Wojtek. Nie, to była Kati. W sensie, ja tego na pewno nie zrobiłem. Ale serio, jak się przyznacie, to ja wam nic nie zrobię, bo to tylko dirt, spokojnie. Ja mogę powiedzieć, jeśli udzielicie mi głosu. Słuchajcie, Wojtek mi zrobił domek cały też w dircie, czyli to by na bank też zrobił. Co, jak to zrobiłem? Tak, ja też miałem cały domek w dircie, To Palion to zrobił, skoro ja i ten. Nic nie zrobiłem. Ja też miałam cały domek w diecie. I ja widziałam, że to Wojtek zrobił. Jak widziałaś? Nie, ale teraz kłamiesz, nie? Okej, czekajcie, uspokójmy się. To tylko dirt. Naprawdę, ja bym się przyznał, jakbym wam zrobił pranka. Przyznajcie się, kto mi to zrobił. Nic się nie stanie, naprawdę. No ja się nie przyznaję, bo ja tego nie zrobiłem, ja się nie przyznam, to nie ma opcji, że to byłam ja. Nie ma takiej opcji. Ja byłam zajęta, przeprowadzam się, więc nie ma Czyli opcji. Nikt z nas, tak, nie przyznamy się do swojej winy. Ja bym powiedział. Dobra, ale to mniejsza. Słuchajcie, ale kto zrobił to, co teraz pojawiło się na Wojnowicach? Widzieliście to? Co się pojawiło? No. Ja nic nie widziałam. Nikt nie widział? Dobra, to chodźcie, pokażę wam, co się wydaje. O, pa, biją się. No Palion! przepraszam. Czy tobie życie niemiłe? Dobra, spójrzcie, pa. Pierwszy jest u Paliona, więc Palion, już jesteś podejrzany. I tu są tabliczki jakieś, zobacz. Ja nic nie pisałem. Przeczytam to, bo to jest jakaś masakra. Uwaga. No dobra, kto tak pisze? Mieśka, co to jest? No właśnie, co to jest? Siemka, Mieśka, tu ktoś. Plosie, powiedz mi ktoś, ci ktoś tu mieszka. I ci. Ja bym tak napisał. Weź, nie wiem. Co nie, Kati, się śmiejesz teraz. No, bo to jest dla mnie śmiech, jak to pisze. Siemka, mieszka tu ktoś. No co to jest? Jakieś dziwne rzeczy. I w ogóle znowu pełno dirta. Ten dirt jest od kilku dni na Wojnowicach, co chwilę się gdzieś pojawia. Co z tym dirtem? Kto to robi? No bo jakby nie, no. Ja wiem, to nie ja. Co? To nie ja. Przyznałbym się, naprawdę, jak serce moje bije teraz. Przyznałbym się na nie. Czyli... Ale ten dirt gdzieś prowadzi, zobaczcie. Właściwie nie wiem, on jest tak rozrzucony, nie wiem, możemy za nim pójść, ale nie wiem. Ja widziałem tylko ten znak upaliona, dalej już nie szedłem i chciałem zrobić właśnie zwołanie. Więc, no nie wiem, może nas to gdzieś zaprowadzi, może nie, co? Czemu wszędzie, wy mieliście dirtem, ja miałem cały dom dirtem, ale ja też miałem cały dom, ja w ogóle ten dom niszczyłem, właśnie wam ten dirt niszczyłem. Bo ja wszędzie zobaczyłem, w każdym domku był dirt. Ewidentnie ktoś lubi dirt. No, ewidentnie, ktoś z nas lubi dirt. Ej, tutaj jest kolejny jakiś, pa. Kupię jedzenie. Zapłacę ziemią. No nie ma nic, co? Co to ma być? Kupię jedzenie. I zapłacę przez cię ziemią. Co to jest za jakaś... Ktoś się z was bawił w jakiegoś, nie wiem. Nie, nawet nie słyszę. Weź, nikt z nas... No nie wiem, kto popełnia takie błędy? Tak mówią, chyba raczej dzieci, się wydaje. W sensie, jak byłam młodsza, tak mówiłam. No tak, to takie błędy popełnialiśmy, ale ty masz tutaj jakieś dziecko? Oprócz no, Palion. Nie, dobra, czy ktoś nie przyprowadził jakiegoś dzieciaka na Wojanowice? Nie. No nie. Swojego ja albo nie. Czyjegoś? Palion, przyznaj się. Palion, przyznaj się, masz jakiegoś syna, masz jakąś córkę? Masz jakiegoś syna, może Palion? No oczywiście, że mam, ale nie na tym świecie. I tutaj go nie ma. Na pewno? Na pewno. Jesteś pewien, że on ci tutaj nie przyszedł w żaden sposób? Pewien jestem, bo nie śledził cię. Nie masz szans. Dobra. Też jedzenie by nic nie dało, bo to są dwie inne rzeczywistości. Rozwalam te tabliczki. Ale pa, jest tego dirta więcej, więc no trzeba iść dalej. I kolejne idzie. Tu od razu widać, że przy moim domku jest. Zobacz.
Zobacz, przy moim domu. Ej, cześć! Ej, cześć! Mieszka tu ktoś? Mieszka tu ktoś? Ej, powiedz mi, please? Nie, no to jest jakiś dzieciak. Czy ktoś tu mieszka? O co chodzi? Ja nie mogę! Ej, to na bagnie! Jakiś totalny dzieciur, 100%. No niemożliwe, że ktoś by tak pisał z nas, no. Bez przesady, bez przesady. Ja czasem walnę jakiś błąd, no ale bez przesady chyba nie aż tak. No ja tak samo, bez przesady. Gdybym ja tak napisał, moja Kleopatra by się popłakała i by się zepsuła. No. Pani odbierz przykład, no. Na maturę będziesz tak pisał. Właśnie, Palion pisze maturę, więc tutaj no lepiej tego nie czytaj, Palion, bo jeszcze ci tak zostanie, nie? Ej, wyobraźcie sobie, Palion pisze, cieć! Na rozprawce z polskiego, cieć! Popiel się, argument, coś tam. Popiecie, Mickiewicz, to ten i coś. Mam nadzieję, że wszystkim udowodniłem swoją łację. Dobra, nie, ale ej, dobra. Dobra, ale to prowadzi jeszcze dalej. Ale słuchajcie, jeszcze bo ogólnie dalej. Na każdych tabliczkach jest napisane, że ta osoba, ona szuka, w ogóle pyta się, czy ktoś tu mieszka i no, szuka mieszkańca. Yes. Czyli nie wiem, czy przecież my cały czas jesteśmy na serwerze, nikogo nie ma na serwerze, więc albo ta osoba ciągle wbija, jak nikogo nie ma, albo nie wiem, nie? Dziwne. Teraz to Dukati prowadzi, to jest Dukati prowadzi. No, to Dukati, no to się wyjaśniło wszystko, co to jest takiego. No właśnie. Dobra. Nieprawda. Czekaj, tutaj jest jakaś kolejna? Nie widzę. No, jeszcze raz mnie odwrócisz. Mamy kolejną! Kati, jak się z tego wytłumaczysz? Ej, znowu to samo! Halo! Kati troluje! Cześć, hej! Mieszka tu ktoś? Halo! Co to ma być w ogóle? Powtarzające się słowa? No, ale to jest, pod każdym domkiem jest to samo napisane praktycznie, tylko troszkę inaczej. No, właściwie nie wiem, co to ma oznaczać. Jakby coś... wejść z mojej strefy komfortu i jej odrzucać. Ja myślę, że Kati po prostu się zdenerwowała, że tak ciągle robimy i chciała nas teraz sprankować. No na bak! Macie lakie! O, widzisz, i nawet tak mówi. Nawet tak. Ale poczekaj, kolejna, ja nie mogę, ale spisek, chodź, dojdź. Co? Poczekaj, bo... To dirt, jest? Nie? No? Kati pospodobał się dirt, bo nawet nie zniszczyła tego. Ej, no właśnie, czemu nie zostawiłaś tego dirta, Kati? Kololo! Co? Co? No bo ja się przeprowadziłam, chłopacy! Ale kololowo, co? Okay, ale nie zostawiłabyś tego domku, tak, jest dirt wszędzie, to brzydko wygląda. Kati, no. Dlaczego nie zniszczyłaś tego ale dirtu? Ja podoba tam nie ci się mieszkam, ten dirt, ty rozumiecie? A gdzie mieszkasz? Tam nie mieszka? W zamku mieszkam, ale wy jesteście normalnie. Dlatego się ciągle pytasz, czy ktoś tu mieszka, bo ci nie pasuje w zamku i chcesz się gdzieś przeprowadzić. Ktoś zniechalo. A czemu tylko na mnie, jakby spada to? No nie wiem. Może spróbujmy jakoś innego. No nie. O, kolejny. Ale duży dom, fajnie, mogę tu zamieszkać. Cały kto się dziwnie czyta. Co jest grane? Ale duży dom, fajny, mogę tu zamieszkać. Okej. Okay. Ej, ale nie może tutaj zamieszkać. Tfu. Napisz, odpisz. No. Ziemniaki niszczy. Nie, Kasia. O, odpisałem. Kasia, ziemniaki niszczy. Kasia niszczy Kati, ziemniaki. Kati, nie, masakra. Masakra. Kati, dramat. Ziemniaki, no dramat. Zobacz. Psycha City. Co się dzieje, Kati? Kati, przestań ziemniaki niszczy. Czemu niszczy ziemniaki, Kati? Nie! Kati, nie, ale Kasia, co ty robisz? Nie, Kati, nie. To już wiadomo, że to... Tak, to już wiemy, kto troluje tutaj naszą wioskę. Teraz poskaczmy trochę, znaleźliśmy. Dobra, widzimy, że w każdych budynkach to jest pobudowane. Chodźmy sprawdzić w sądzie, może w sądzie też to będzie. W każdych budynkach? Ale nie, to... Teraz serio, bo żart się jakby już no wykończył, już się wyczerpał. To teraz kto to zrobił, się przyznać, proszę tutaj. Tu nie ma. Nie ma. No przyznałbym się, że to jest głupota jakaś, nie zrobiłbym czegoś takiego nawet. Nie, no ja tak nie mówię. No bo to jest nawet, chociaż nawet, chciałabym. Nawet ale... zabawny prank przyznam osobą, która to zrobiła, Palion albo tak, Kati. Tak, mnie też to bawiło, naprawdę nie było śmiesznie, naprawdę śmiesznie. Nie zrobiłem. Ale tutaj nie ma, nie? Tutaj nie ma tabliczki, dlaczego? Nie ma. Nie ma, jak ale udowodnić, możemy, no? Możemy iść dalej, może gdzieś przy skina, chodźmy zobaczyć, rozejrzeć się. Rozejrzmy się, no, ale więcej ja dirta nie ma. Ja bym się rozejrzała, bo to jest...
Mega pudełka. Aha, ja kocham Dirta. O, ba, no i mamy ten, mamy. Nie, jest to on, to on. Troluję, troluję. Malion, teraz, teraz dałeś. Ja się nie bawię w takie trolle. Wszyscy, nie, udowodniłeś nie, teraz tak. swoją winę. No nie, nie. Ty, to ty. No w ogóle te golemy nic nie bronią, nawet nie jak ktoś tutaj miał przyjść, to jest, jest tutaj tak. Golemy są wszystkie tutaj, wszystkie są w tym miejscu. One bronią tutaj, tutaj mojego zamku, nie rozumiecie tego, księżniczki się broni. Po co one tutaj przyszły, nie rozumiem. O, właśnie, może w zamku tym jest coś. No. Nie, też nie ma nic. Ej, nie ma. Dlaczego w niektórych miejscach to jest, a w niektórych to nie ma te skrzynki? Ej, dobra. Czy... Nie, serio, nikt tego nie zrobił? Nie, no ja mówię wam, nie, ale jeśli mnie teraz prankujecie, to serio śmiesznie było, chłopaki. Nie, ale... Nie, no dobra, no to coś trzeba chyba odpowiedzieć, nie? W sensie, jeżeli ktoś to troluje, no to XD, nie? Na mały paluszek. Na mały paluszek? Na mały paluszek? Oj, na mały paluszek to już, wiesz, to już nie są przelewki palią. No, na mały paluszek, mam przygotowany mały paluszek. Ała! No dobrze, no mamy paluszek, super, świetnie, dobrze. Dobra. No mamy paluszek, no, nie, to nie. No mamy paluszek, cyk, cyk. No, no dobra, który... i nikt nie zrobił. No to ja mamy jakiegoś... Ja proponuję odpowiedź i zobaczyć, co będzie dalej. To albo ktoś dalej truluje, albo mamy włamywacza na Bojanowicach, nie? Dobra, napiszemy tak. Gościu, co ty tu robisz? No to teraz... Ale skąd wiesz ty tu gościu czy gościuwa? I no w sumie... Nie wiesz. Wiesz, jak nie wiesz? No, gościu, wiesz, gościu. Gość, gość to gość. Gościu, co ty tu robisz, czego szukasz? Tej kobiety. No. A może, ej, może nie tutaj, tylko w ogóle przygotujemy osobną tabliczkę, jakby miejsce dla niego, żeby on odpowiedział. Może będziemy się komunikować w ten sposób. Czerwona, jakby. Czarna, ej, tak. Czarna. Nie, czarna nie, słuchaj. Dirtowa, różowa, dirtowa, dawaj. Dirtowa, dirtowa. Nie, dirtową. Różowa, o, dirtowa to, ej, dobra, mam nawet dirt, pa. Mam. No, no dirtową, bo to jest od tego, co uzbierałem tutaj. Dobra. Chodź. Gdzie tutaj, robimy? Na środku? No, tak. Dawaj tu. Dobra. Tak, skoro gdzieś tu był, to musi być tutaj. Okej. Okay. No. No, taką no... małą, daj, taką małą, śmieszną. I co mam napisać? Powiedz ci mi, bo ja nawet nie wiem. Napisz. Napisz. Cześć. Nie, on nie może nie tak. Wiem, trzeba poważnie. Normalnie. Kim jesteś i czego chcesz? Kim jesteś? Na lekcję polskiego. To jest pierwsze zdanie. Chcesz? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest... No. Jak się tu znalazłeś? Jakim cudem znalazłeś to miasto? Coś w tym stylu. Jak się tu znalazłeś i co dalej? Jak się tu znalazłeś i... Czekaj, jakim cudem się tu znalazłeś? Po prostu. Odkryłeś to miasto, no. Jak się tu znalazłeś? Dobra, i co dalej? No. Co dalej? Można jeszcze ostatnie pytanko dać. Albo zdanko. Jeśli się nie pokażesz... Dobra, Palion, jeśli się nie pokażesz, to co? Co mu robimy? Co mu robimy? Ha? Jeśli się nie pokażesz... No. Jakby go wystraszyć, to jest jakieś dziecko, to nie dostaniesz lizaka. O, ty! To w sumie... Nie, to nie dostaniesz jeść, bo on chciał jeść. Tam w płaszczce się pytał, czy jeść mu damy. O. A teraz wiesz, będzie wiesz, chciał... Jakby ktoś mi tak powiedział i zaproponował jedzenie, to ja bym od razu wyszła. Serio. Jeszcze za niego byś wyszła. Jakby dał mi jedzenie. O, piękne, myślę, że to mu się spodoba. Co to jest? Pa, czekaj, dobuduję tutaj. Cyk. Ja nie mam, nie tego załóż. Domek! A nie, to żartuję. Ej, no, on może się tak na to nabrać. Fak, co jest granie? No, ej, to na pewno to coś przyciągnie tutaj. Czymkolwiek to coś jest, nie? Co jest grane? Brakło mi. O, elo! O, ale dom, ty! Ej, dobra. A teraz pytanie do widzów. Widzowie muszą zweryfikować, czy tutaj Palion i Kati nie skłamali na paluszek i czy powiedzieli prawdę, że to nie byli oni, bo... Nie wkręcajcie, ludzie, wiesz, to ja tu jestem najbardziej wkręcona. Ja obstawiam, że to jest jakiś żart z waszej strony, bo wy tak wiecie... Ale na paluszek zrobiliśmy, to nie są przelewki. Katiano, bambano. No ja wiem, wiecie, tak na paluszek to już nie ma lipy, nie? O, jesteśmy tu razem. Ej, wyłazić. Nie. Nie. Zostaw nas, Kasia. Kasia, zostawisz nas? Zostaw.
Kati! Kasia, dostał nas! Nas. Kasia! Szybko! 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 Panią dzieci się tak spieszy! Dobra. Idź mi! Nie, dobra, nie. No to koniec, nie? To teraz zostawiamy to tak. I czekamy. Zostawmy to i poczekamy, jak się rozwinie sprawa. Jestem bardzo ciekawa, co tu się dzieje. Ale naprawdę. Ja obstawiam, że jakiś prank, chociaż na ten mały paluszek, no to... Tak się nie powinno robić, no nie? Więc... Na paluszek mały nie można skłamać, nie można. Nie, nie można skłamać, także staram się wam zaufać. Dobra, no dobra, no to zobaczymy. Każdy wraca do swoich działań, tylko błagam, nie stawcie jajcie nigdzie Dirta. Ja tego Dirta już mam dość, wyrzucam go tutaj. No i to co? No. Dobranoc, tak. Dobranoc. Będziemy tego. Mają jajo. Nie no, ja nie wiem czego się tutaj spodziewać. Coś takiego to nie zostawia normalna osoba, w sensie, no bez przesady. Ej, cześć, mieszka tu ktoś? Ej, powiedz mi please. Nie, to jest please, czy ktoś tu mieszka? Co jest grane w ogóle? Nie wiem, czy to Parion zrobił, czy to Katy. Jeżeli ktokolwiek z nich, to musi to być jakiś potężny troll albo coś dziwnego. Ale no czegoś takiego jeszcze nie było na Wojanowicach nigdy, więc to mam teraz takie what? Może Świnka Linka, ty wiesz co tutaj się wydarzyło? Świnka Linka, gadaj. Gadaj, kto to zrobił? Gadaj, gadaj. Proszę powiedz, naprawdę. Nie, Świnka Linka nigdy nie mówi, a ty Pimpek? Nie, one w ogóle cicho siedzą, te zwierzęta, nic ze mną nie chcą rozmawiać. Ej, co jest grane, co? On coś atakuje? On tutaj coś zaatakował, Pimpek. Masz jakiś ten, poszlakę jakąś? Ktoś tutaj jest? Halo? Nie, nie ma tutaj nikogo. Pimpek, czemu tutaj wchodzisz do akwarium? Pimpek, nie jesteś rybą. Wypływaj stąd, Pimpek, i tam nie wskakuj więcej razy, bo to przesada. Nikogo nie ma na serwerze, nie wiem. Jeżeli wiecie cokolwiek, dawajcie znać na dole w komentarzach. Koniecznie wbijajcie również do sklepu na wojanshop.pl po kozacką kolekcję Steamu Wojana do białego rana. Premium koszuleczki już są, również są premium bluzy już nawet dotarły, które są w 100% w Polsce produkowane. No, więc naprawdę warto. Do każdego zamówienia otrzymujecie moje zdjęcie z autografem, ręcznie podpisywanym, dodatkowo 3 naklejki i 2 karty, tajemnicze karty, więc zapraszam, pierwsza linia w opisie. No i trzymajcie się, drodzy widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lwa. Pu!